Zapraszam na kolejne zadanie z serii tej kółka Olimpiady Matematycznej Juniorów na Facebooku. Ja się chyba zmniejszę, żeby nie przeszkadzać. No i to jest zadanie wymagające pewnej biegłości, jeśli chodzi o algebrę. Nagrywam je, ponieważ powinniśmy położyć większy nacisk na takie płynne i bezproblemowe opanowanie przekształceń algebraicznych. No i zadanie brzmi tak. Dane są dodatnie liczby całkowite A, B i C, dla których nie istnieje liczba całkowita D większa od jedności, dzieląca zarówno A, jak i B. Dla jakich liczb całkowitych N wartość poniższego wyrażenia jest liczbą całkowitą? Odpowiedź uzasadnij. No i ta część, dla których nie istnieje liczba całkowita D większa od 1, dzieląca zarówno A i B, to po prostu przekładając z polskiego na nasze, oznacza, że A i B są względnie pierwsze, to znaczy ich największy wspólny dzielnik jest równy 1. I to będzie nam potem za chwilę potrzebne. No i teraz standardowo, jak mamy takie wyrażenie i chcemy sprawdzić, dla jakich wartości licznika to będzie liczba całkowita, to standardowa strategia jest taka, żeby znaleźć w tym liczniku czynnik A plus B, wynieść go przed nawias, no i ten czynnik uprościć, a następnie zająć się tym, co pozostało. No więc jeżeli się tym zajmiemy, to z A kwadrat plus AB to łatwo jest ten czynnik A plus B wyciągnąć przed nawias. Z pozostałego wyrażenia, no cóż, możemy tutaj dodać i odjąć AC i wtedy powstanie takie wyrażenie, no i zostanie nam kawałek, z którym na razie nie wiemy, co zrobić. Jeżeli teraz podzielimy to wyrażenie przez mianownik H plus B, no to dostaniemy takie wyrażenie. No i teraz A i C to są liczby całkowite, to już jesteśmy w domu, natomiast no, musimy znaleźć warunek, żeby to wyrażenie było liczbą całkowitą. No i teraz ważne jest, żeby zauważyć, że A i A plus B to są dwie liczby, które są względnie pierwsze, nie mają w związku z tym dzielnika większego od jedności. No bo gdyby istniał taki dzielnik, to musiałby, który dzieli A i A plus B, no to musiałby też dzielić ich różnicę, a różnica jest równa B. No ale to istnienie takiego większego od 1 dzielnika jest w takim razie sprzeczne z założeniem, że A i B są względnie pierwsze. No a zatem A przez A plus B nie da się już uprościć. No i w związku z tym to, co jedyne, co się może zdarzyć, to może się zdarzyć, że to wyrażenie N minus C jest wielokrotnością mianownika A plus B. No więc N minus C musi być równe K, pewnej liczbie całkowitej, razy A plus B, a zatem N, bo pytają nas tutaj o liczbę całkowitą N, musi być w postaci C plus K razy A plus B, gdzie K to jest dowolna liczba całkowita.